Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damiana, to kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team. Wczoraj udało nam się w paczkach zdobyć Royce'a, jednak nie udało nam się go sprzedać. Z tym Balotellim to dosyć ciekawa sprawa. Na początku go kupiłem go dla przypomnienia, 18 tysięcy coś. Sprzedałem za 20 tysięcy, znaczy nie, inaczej. Co? Nie kupiłem go za 21, aha, bo sprzedany został za 21. Kupiłem go za... pierwszego kupiłem za 18400, sprzedałem za 20 tysięcy. Kolejnego kupiłem za 18 i tego sprzedałem za 21 tysięcy, więc jak widzicie dosyć niezły deal. Tutaj karty kontraktu, karta pozycji ze SPD na ESP, dosyć drogo poszła, wcześniej nikt nie chciał jej kupić. Tutaj znów kontrakt, niepotrzebny to kontrakty, ale dobra, nieważne. I modyfikacja za 300 poszła, zawsze coś. Niestety Royce nie chce pójść przez formację. Właśnie przez formację. Nie dawałem mu tej karty formacji 4-3-3, ponieważ nie opłacało się. Już trochę dziwi mnie, że on po prostu nie chodzi na tej aukcji. No cóż, i tak będę musiał go sprzedać. I tak jednak nadal jest przez... Co tu się dzieje? Nadal jest przez was polecany. Już wcześniej był polecany jeden gracz, o którym nawet mówiłem. I w związku z tym, że Balotelli się nie sprawdził, panie i panowie, Urugwaj. Myślę, że to już wam odrobinę podpowiada, chyba że pomyliłem kraj. Poczekajcie, O-P-R-S-T-U. Tu będzie tu. No gdzie jest U? Wyspy Owcze? Urugwaj. I jaki to był klub? Napoli. Napoli. Myślę, że wiecie, o kogo mi chodzi. Tak jest. O cholerka. Nic. Napoli. Jest to Cavani. Cavani. Polecany przez wielu. No i cóż. Jako, że ja obecnie wiecie, jak z tym napastnikiem. Chciałem Balotelliego tam zostawić, jednak Balotellim grać nie potrafię. Więc zobaczymy, jak sprawdzi się Cavani. I tutaj sprawa wygląda następująca. Jeśli Cavani się sprawdzi, zostawiamy go i zbieramy na Buffona. Jeśli nie, kupuję pierwszego w kolejności Di Natale i później Buffona. W tym momencie to potwierdzam, więc wszystko zależy od tego, jak spisze się Edison Cavani. 5300, inform. No niestety, 134 tysięcy nie mamy, wystawiamy jak najniższą cenę. Ogółem będziemy dzisiaj przeżywać debiut El Shaarawy'ego, jak i Cavani'ego. 300, 3300. No czemu? Nienawidzę, czasami mi to sam leci do przodu. Dobra, 4. Jak najtaniej. Jak najtaniej, żeby nie zrobić tak jak z El Shaarawym, że kupiłem go na aukcji, a później patrzę. No tak było, jak było. Morale niskie, a jednak poszukam jeszcze. Wolę zapłacić 100 więcej, ale żeby miał na przykład jakieś w miarę normalne morale. Takie samo. Kontrakt ma więcej, płacę odrobinę więcej. Dobra, kupujemy. Kontynuuj szukanie, ja nie lubię tak przypisywać przez klub, ale zrobię to w tym momencie, żeby oszczędzić odrobinę czasu. Overall 86, jednak pamiętajcie, tutaj overall nie znaczy wszystkiego. Zobaczymy, co będzie prezentował na boisku. Ogółem tak napalam się, że będzie to coś naprawdę niezłego. Oczywiście Mikoli zostanie na ławce rezerwowych. 5000, no 4800 daliśmy pod koniec odcinka, nie zapomnę, naprawdę. Albo dobra, od razu pokażę wam ile mój skład jest warty. Tutaj szybko wrzucę tylko Mikoliego na ławce i zaczynamy. El Shaarawy'ego kupiłem wczoraj, 4400. Tutaj Cavani 4800, przed chwilą Palacio 3600, Marquisio, przepraszam, 3700, Pirlo 10500, dużo, Vidal 6800, Armero 3400, trzeba znaleźć zastępstwo za niego, Chiellini najdroższy 25000, Sirigu 2000, Ogbonna 3000, Abate 8100, Mikoli 2500, Giovinco 3500, Marchetti 3200. Jak wygląda zmęczenie? A jak Marchetti ma zmęczenie? Morale ma niskie, co może naprawdę zadziałać tutaj. Czy mam kartę kondycji dla Vidala? Mam nadzieję, tak, już nie martwcie się, zaraz przechodzimy do meczu, to go chcę mieć. Czekajcie, tam jakieś karty miałem, ale to są do morali. Morali, a ja chciałbym kondycji, jednak z tego co widzę, kondycji w ogóle nie mam. No to jakoś przeżyjemy, najwyżej będę ryczał podczas meczu. Czemu mi się zmęczyłeś? Debiut Cavani'ego, jak i debiut El Shaarawy'ego. Balotelli z nami się pożegnał i mam nadzieję, że widziałem komentarz, że El Shaarawy plus Balotelli, ten debiut mógłby się sprawdzić, ten duet, przepraszam, mógłby się sprawdzić. Chyba też powiedziałem przed chwilą debiut zamiast duet. Więc mam nadzieję, że El Shaarawy plus Cavani również będzie, właśnie, zmieniłem sobie stroje na czerwony, tak odrobina old school. Są to stroje Liverpoolu, panie i panowie. Serio?
Wczoraj dwa mecze Balotelli. Dzisiaj znów Balotelli z Tevezem. To jest tragedia. To jest po prostu klątwa. Ale nie, my mamy Cavaniego i El Sharawiego. Nikt nas nie zatrzyma. 5 godzin później, 10-0, rozpoczynamy! O, dobry kontrast strojów. No El Sharawi, pokaż, biegniesz, dobrze tutaj Kabul? Nie obchodzi mnie to, jak się nazywają, bo znów się zdekoncentrowałem. Armero, Cavani, zagraj do środka. Pirlo, dobrze odbiera piłkę. Vidal, strzał, gol, 1-0. Czwarta minuta, mamy 1-0. Pytanie brzmi, dlaczego on tak wyszedł tym Czechem? No nie mam zielonego pojęcia, jednak zdobywamy prowadzenie, 1-0. Dla chętnych powtórka. Aha, przewinął. Chiellini czy Touré? O, jednak Touré. Touré w polu karnym. Touré, czyżby to był czas na wyrównanie? Co jest obrona? Serio, żaden w niego nie wszedł? Już nie chciałem naciskać X, bo z pewnością, kurde, zlamiłem. 1-1 w 41, ale my tego nie przegramy. Choć chyba zawsze jak tak mówię, to przegrywamy, ale... Ale dzisiaj będzie inaczej. Nie no, przełącz tą powtórkę, to była tragedia. O cholera, ich jest więcej. Biegnij, Armero, no czemu? Czemu? Balotelli! I przestrzela! Przestrzela sam na sam, powinno być 2-1, jednak jest nadal remis. Tevez, no nie! No nie wierzę w to, 2-1. Już w ten ślizg miałem, już tak bliziutko. No ale niestety, tak daleko. Ech, 2-1, co jest, ożywamy, wygrywamy, panowie. Chyba, że mi kolego zaraz stawię, no nie ukrywam, że troszkę podmęczeni są niektórzy zawodnicy, ale teraz dwójkowa akcja, zagranie na skrzydło, Abate i teraz mamy dośrodkowanie, no za mocne, kurde, nie mogę wyczuć dośrodkowań, Vidal, strzał! I w tym momencie mamy rożny. Wow, było blisko, taka dobra akcja, powracająca, wysoka piłka. Proszę, rożny. Tak jest, mamy po raz kolejny rzut rożny. Troszkę odsunę tą piłkę teraz. Andrea Pirlo, odchodząca piłka. Wow, Chiellini. Gdyby to był wolej, no właśnie. Psiakoś, nie. No Nasri. Mikoli, to czas. Dziowinko, to czas. Czas na reaktywację. Jest rzut wolny. Błąd Petra Czecha. I w tym momencie, panie i panowie, Mikoli. 84 minuta. Mikoli szykuje się strzał. Mikoli i prosto w bramkę. 85 minuta. Bramka kontaktowa. Obejrzyjmy powtórkę. Mikoli Czech skierował tą piłkę. I przez to mamy 3-2. Może jednak to jest ta sytuacja. Oby. Mikoli trafia. Jednak drugi mecz tak czy siak gram Brazylią. Po prostu są zmęczeni. Koniec meczu, 3-2. Całkowicie mam zmęczony skład, jednak to nie jest wymówka, po prostu stwierdzam. Okej, przegrywamy 3-2, nie ma problemu i tak. Wczoraj wypaliśmy z walki o tytuł. Aha, muszę wygrać jeden mecz, żeby zostać, ale nie chce mi się, tak. Mogę sobie na to pozwolić, żeby tak mówić, nie chce mi się spadać do ligi drugiej. Dlatego po raz kolejny wracamy do składu. A poczekajcie na chwilkę, zerknę na komentarze jeszcze wczorajsze. Dobra, rozglądałem się w komentarzach, kogo miałbym kupić. Jednak na chwilę obecną czekam, na chwilę obecną zbieram i albo Boateng. Znaczy nie, dobra, Boateng będzie po Buffonie. Raczej po Buffonie. Kupuję Buffona, kurde, przyda się taki porządny bramkarz i wtedy już będzie spokojnie, czyli tak jest. Lista zakupów: Buffon i następnie albo Di Natale, albo Boateng. Jednak Boateng będzie kosztował jakieś 30 tysięcy, to jest dosyć dużo. Jednak damy radę. Jakoś damy radę. No i co my tu mamy? Powiedzcie mi, co to jest? Bez menadżera, zgranie 54, wymieszany, choć taki odrobinę niemiecki. Znaczy, to jest głównie niemiecki, jednak strasznie pomieszany, chodzi mi o Bundesligę. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja gram Brazylią, więc... O, Schalke, to Bastos stamtąd jest. Ha, widzicie, jaki ze mnie... Jak się znam na tym? No dokładnie. Graj tu, chłopie, ja chcę grać już. Szybciej. Dobrze. Wellington się przedarł. Wellington, będzie gol, jest! I uff, 1-0, mamy 1-0. Byłem, kurde, już widziałem, jak nad poprzeczką ta piłka leci. Jednak aż takiego wielkiego szczęścia nie mam. Wellington, krótko obok bramkarza, 1-0 w 15 minucie.
Ooo, to zerżnięty i to jest czerwona kartka dla... Nieważne, dla bramka, dla piłkarza naszych rywali. Druga żółta kartka, w konsekwencji czerwona. 32 metry, czy to jest dobry pomysł, żeby... O, czekajcie. Nie mam pojęcia, jak, czy wyjdzie mi z krzyżaka, ale spróbujmy. Aha. Ronaldi... Ojeny. Tylko czemu? Aha, już wiem, dlaczego uderzył. Dobra, zlamiłem. Enrique sobie idzie. Jak nie, nikt go nie zatrzymuje. Zagranie do środka Wellington i to jest 2 do 0. No fajnie, po prostu sobie idę i bramki zdobywam. To jest jednak to. To jest Brazylia, to jest po prostu Brazylia. To są legendy naszego zespołu. To są legendy naszej serii, jakby nie patrzeć. Higuain! No na szczęście, Santana, zagranie. Wybij, czemu? Nie, dobrze, źle, dobrze, wolt Santana! Kurde, Santana, jak... Ja chcę to wygrać, no Santana! Cholera jasna, no klikam X, a on stoi. Stoi, wybij tą piłkę, nie stoisz. No i co? I mam 5 minut. No nie! No nie! Nie! Czas na epicką muzyczkę. Wykończony Bastos czy świeży Cezar? Bastos czy Cezar? Cezar czy Bastos? Fuck this shit! Nie gram nigdy, kurde, uczciwie. Na czas gram już zawsze. Ja chcę grać na czas, żeby nie było i co? Zawsze tak jest, zawsze tak jest, zawsze! Zawsze, cholera. Sprawiedliwym się zachciało być. Jutro nie ma Ultimate Team. Jutro robimy sobie tryb menadżerski. Odpoczywamy. Odpoczywamy. Odpoczywamy, kurde. Jeden mecz, jeden punkt. No dobra, jakby nie patrzeć, remis. Jednak ja nie chcę remisów, ja nie lubię remisów. Remis to najgorsze, co może być w piłce nożnej. Remis to nie sukces. Sukcesem jest tylko i wyłącznie wygrana. A dzisiaj tego nie zasmakowaliśmy. Jutro odpoczywamy. Wchodzimy do trybu menedżerskiego. Widzimy się ponownie w Ultimate Team w piątek, tak, piątek. Tak, nie, czekajcie, czwartek? Czyli w sobotę. W sobotę widzimy się FIFA 13 Ulti. No nie, w piątek, dobra, w piątek widzimy się FIFA 13. No nie, w sobotę, w sobotę. Do usłyszenia w sobotę w Ultimate Team. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.